Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina. Witam was w kolejnym Kino Polecam Robienia. Słuchajcie, dzisiaj na warsztat bierzemy horror Nie oddychaj. Chociaż powinien mieć tytuł Nie oglądaj. Naprawdę. Jakiś czas temu ktoś mi na live napisał, żebym nie oglądała tego horroru. I wiecie co? Żałuję, że nie posłucham tej osoby. Jeżeli oglądasz to, to przepraszam cię, naprawdę cię przepraszam. I zaufaj mi, że po prostu strasznie, strasznie żałuję, że to gówno obejrzałam. Trójka nastolatków bawi się w okradanie domów, stwierdzają, że okradną sobie niewidomego mężczyznę, chociaż mają świadomość tego, że jest on byłym wojskowym, więc wiadomo, że spuści im w pierdol. Hashtag spoiler. Hashtag na pewno się nie spodziewaliście. Jak można wejść do domu gościa, gdzie wiemy, że on był wojskowym? Co z tego, czy widzi, czy nie widzi? I tak nas zapierdoli. Już to jest 100%. Dobra, nie powiem. Jest parę zwrotów w akcji w tym filmie. Jest. Natomiast scena. I tu was przepraszam za spoiler. To nie będzie totalny spoiler. Ale trochę spoiler będzie. Ale scena. Z typu 50 twarzy Greya. Z obleśnością plus milion. Sprawiła, że miałam ochotę wyłączyć ten film. I gdyby nie fakt, że zostałem już niewiele do końca. I stwierdziłam, że już kurwa zobaczę, jak to gówno się kończy. Tak, wiecie. To oczywiście wielkim zaskoczeniem, którego nie przewidziałam. To po prostu bym ten film wyłączyła. Bywa niesmaczny, bywa nielogiczny, bywa beznadziejny do oglądania, bywa nudny. Naprawdę jeden z takich gorszych horrorów, które ostatnio oglądałam. Ja go oceniam na jeden, może z takim małym plusikiem. Ale takim tyci. Powinnam teraz rzucić żartem o waszych penisach, ale nie zrobię tego. Nie, ale tak całkiem poważnie, słuchajcie, film mi się totalnie nie podobał, wynudziłam się na nim. Z aktorów jednego tylko chłopaka kojarzyłam i no nie powiem, bo akurat dla niego lukało mi się fajnie. On się nazywa Dylan. Nie przeczytam tego nazwiska, ale sprawdźcie sobie, jak się nazywa. I od razu się domyślicie, o czym sobie pomyślałam. Ale no nie, po prostu film totalnie nie, więc jeżeli szukaliście czegoś do oglądania, jak wam się nudzi, to i tak tego nie oglądajcie. Bo odpalą wam się myśli samobójcze. No. W sensie, że skoro już tak gówniane filmy produkują, to już nie ma co robić na tym świecie. Także cóż, misiaki, to tyle wam filmów, zdecydowanie nie polecam i standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane, pozdrawiam was kina, trzymajcie się i cześć!